Odzywam się do Was tutaj z tego miejsca prawdopodobnie już po raz ostatni. Tak, niedługo będę nadawać do Was z zupełnie nowego miejsca. Na pewno pojawi się mnóstwo pytań, co się stało, dlaczego, więc tak krótko po prostu się przeprowadzam. Wydarzy to się już niedługo. W ogóle ja cały czas jestem chora, mówię przez nos, jestem zakatarzona, ale no taki mamy okres, trudno, to też jest wynik tak naprawdę stresu i obniżonej odporności, proszę Cię. Ogród, który widziałyście, który tworzyłam przez kilka ostatnich lat, który tworzył się na moich oczach i doglądałam każdego kwiatka, no już się więcej nie pojawi, więc teraz to jest ten moment, żeby ten ogród zaprezentować Wam po raz ostatni, aczkolwiek jest on w najgorszym swoim momencie, dlatego że no nie jest najpiękniejszy. Jest szaro, buro, nie ma żadnych kwiatów, nie ma kolorów, jest, no jest brzydko, ale no taka pogoda, taki sezon. Natomiast powiem Wam właśnie, że najbardziej żałuję ogrodu. Bo tyle serca w to włożyłam, tyle wysiłku, tyle emocji, tyle wzruszeń. O, ogród stanowił tutaj dużą część mojego życia, ale to, że już go tutaj więcej nie zobaczę, ani Wy nie zobaczycie, nie znaczy, że nie stworzę swojego kolejnego pięknego ogrodu. Liczę na to, że tak będzie. Zdecydowanie. Miejsce, do którego się przenoszę, jest tak naprawdę tymczasowe, bo docelowo będę szukać dla siebie czegoś większego i właśnie z ogrodem. Natomiast to będzie wymagało czasu. To jest kwestia czasu, ale wydarzy się na pewno. Przynajmniej takie są moje plany. Ja jestem w trakcie poszukiwań. No i cóż, no mówię o tym tak jak mówię o tym otwarcie, dlatego że no, nowe miejsce się pojawi. Zobaczycie, że będę nadawała z nowego mieszkania, w związku z czym na pewno pojawią się pytania, a ja poniekąd chciałam to wyjaśnić. Ja już z tą myślą się oswoiłam. Trochę to już trwa, tak naprawdę. Myślę, że jakieś pół roku. I pamiętam, jak Cleo odeszła, to zastanawiałam się wtedy i mówiłam, że prawdopodobnie Cleo pochowałam gdzieś na ogrodzie pod jakąś roślinką na rabacie. I taki był plan, taki był mój zamiar. Natomiast po jakimś czasie jednak wiedziałam już, że mnie tutaj nie będzie. Zdecydowanie. W związku z tym pomyślałam, że może lepiej będzie, jak ją zabiorę ze sobą i nie zostawię jej tutaj. Chociaż z drugiej strony też zaczęłam się zastanawiać, czy nie lepiej tę część życia nie zostawić po prostu kompletnie za sobą i gdzieś ją też tutaj zakopać, ale nie wiem, jeszcze cały czas nad tym się zastanawiam, chociaż jednak bliżej jestem tej myśli, żeby zabrać ją ze sobą. Do tej pory bardzo żałuję, natomiast jakby jej odejście było też bardzo przełomowe, wiele rzeczy nałożyło się naraz i jest jakby dla mnie też symboliczne i bardzo dziwne, ale wiele wydarzeń, które miało miejsce, było przyczyną i skutkiem kolejnych wydarzeń. Łańcuch zdarzeń, który doprowadził do tego momentu, w którym jestem teraz. I też jeśli chodzi o decyzję, ale tak, spokojnie, wiem, że dla niektórych ta informacja może być szokująca wręcz i coś, to jest coś takiego nie do pomyślenia, coś niewyobrażalnego, no bo jak? Tyle filmów, tyle vlogów, tyle jakby wydarzeń i ten dom tak naprawdę był dopiero co kształtowany.
i organizowany, a teraz wiecie, no taka sytuacja. No ale ja już się z tą myślą jakby oswoiłam, jest dobrze, nie było najlepiej, co też same zresztą widziałyście. Ja też widziałam w komentarzach, że różne rzeczy żeście pisały, ale tak to było widać w oczach, prawda? Ja też to widziałam, natomiast już jest lepiej, już jest zdecydowanie lepiej. Zachodzą ogromne zmiany i ja wraz z nowym rokiem postanowiłam, że no, wracam do siebie, zamierzam odżyć, więc poważne zmiany następują, ale powiem Wam, że cieszę się i jestem już tak mega pozytywnie naładowana tą nową energią i myślę, że będzie dobrze, więc tak, trzymajcie kciuki, będzie oczywiście więcej vlogów, bo wiem, że teraz z tym zastopowałam, ale grudzień był bardzo intensywny, też znowu sporo rzeczy też się wydarzyło, ale od stycznia chcę, wiecie, wszystko tak od nowa, tak oczyścić atmosferę, oczyścić umysł, swoją głowę, przestrzeń, świeże powietrze, nowa energia i to jest to, o co mi chodzi. Wiele rzeczy też odpuściłam, jak chociażby treningi. Nie ćwiczę od początku listopada. W związku z tym nowy rok jest też takim postanowieniem, by zacząć od nowa i nie przeraża mnie to. Wiem, że efekty znowu przyjdą, nadejdą bardzo szybko. No bo nie będę ukrywać, że efekty trochę zniknęły, bo 2 miesiące, 2 miesiące bez ćwiczeń. Tak, no i też zamierzam troszkę więcej pogotować, wrócić też do tego gotowania tutaj. Tutaj już nie mam jakby takiego komfortu, przestrzeni i nie czuję się już tutaj dobrze, wiecie? Nie czuję się po prostu w tym miejscu dobrze i czekam na to, aż przestrzeń zmienię. Okej, okay. Jeszcze tak wracając do tematu ogrodu. To myślałam o tym, żeby część roślin, no stąd wiecie, wyciągnąć, zabrać ze sobą. Myślałam o czosnkach, myślałam o tulipanach oraz o kilku innych roślinach. Żałuję bardzo klematisów, które tak pięknie mi się rozrosły i bujnie kwitną i które mi się tak przyjęły, a przecież wiecie, że z nimi walczyłam, bo tyle roślin zakupiłam, tyle roślin mi padło i tylko niewielka część z nich się przyjęła i tak pięknie rośnie. Więc tak, ale to nie ma sensu, bo nie miałabym gdzie to przenieść, gdzie przechować. W związku z tym raczej to wszystko tutaj zostawię. Być może jeszcze na wiosnę zdążę zobaczyć, jak ten ogród rozkwitnie. Bo to już będzie taki ostatni moment. Tak, więc chyba, że wtedy coś mnie natknie, żeby coś wykopać, bo wtedy rośliny będą no, wschodzić, wychodzić z ziemi i będą już widoczne, jak właśnie czosnki i tulipany. Ale wiecie, takie elementy jak ten obelisk drewniany, podpory, to wszystko ze sobą zabieram. Karmniki też zabiorę, więc tutaj sporo mam do ogarnięcia, sporo jest tutaj do posprzątania, też te ławeczki, no akurat tak musi być, że musi to być wszystko sprzątnięte do zera, wyczyszczone i zostaną tutaj gołe ściany. Część rzeczy też będę musiała prawdopodobnie sprzedać, ale ja się tym nie przejmuję, ja już to mam jakby ten etap za sobą. No może nie do końca, nie tak w 100%, no bo wiadomo jak to jest, emocje emocjami, ale ja już to jakby w sobie tak przetrawiłam, przeprocesowałam i teraz jest o wiele lepiej niż było kilka miesięcy temu. I jakby jestem, żyję z tą myślą, że stworzę kolejny piękny ogród, taki swój własny, przytulny. I właśnie teraz mam w głowie taką myśl i taki pomysł, że wszystko, co teraz stworzę, będzie takie przytulne. Ja lubię dużą przestrzeń, ale chciałabym jednak, żeby te pomieszczenia i ogród były przytulne, takie bliższe, ciepłe i klimatyczne. Teraz też było, ale zrobię to, myślę, jeszcze lepiej, bo wiem, co mi się podoba, jaki efekt chciałabym uzyskać, co jest moim celem, więc wiem, że teraz na przykład zrobiłabym to lepiej. No nic, strasznie męczy mnie katar, mam tak zawalone zatoki, że to jest jakiś dramat. Zabieram się za papierkową robotę, zrobię Wam jeszcze tutaj kilka ujęć i ogólnie przed nami święta i
No cóż, te święta też będą inne, zupełnie inne. Ja nie mogę, jaka jestem chora. Więc ostatni raz nagrywam. I w sumie chyba jedyna taka okazja, kiedy jestem tutaj sama, mogę chwilę popatrzeć na ogród i na ten dom i nagrać wam ostatnie ujęcia. Więc no, żegnam się. Też się pożegnajcie, bo już tutaj tego miejsca nie zobaczymy. Ja najbardziej to jest mi żałuję tych rabat wieczorników. O, też właśnie miałam taką myśl, żeby wieczorniki wykopać, bo one są widoczne i bez problemu można je wykopać. Nawet widzę, że tutaj się nowe pojawiły i rozrosły. Chyba że zrobię to i przeniosę do rodziców. Ogólnie nic tutaj nie ma, ale tak, karmnik na pewno ze sobą zabieram. Tutaj widzę, że pojawił mi się nowy wieczornik damski, więc byłyby z tego kwiaty. Ale zobaczcie na bluszcz, jak się sam wspina już po płocie. Tutaj jak się zrobiło gęsto, no pięknie, rewelacja. W końcu się sam zaczepił, bo tak jak widzicie, próbowałam go poprowadzić sznurkami. A teraz idzie sam. Mega się przyczepił. Po tylu latach. Ja nie wiem, on tutaj chyba 5 lat jest. I tak, czy tutaj mamy bodziszki, kocimiętki, róże. Uschły już tutaj klematisy. Tutaj jest ten powojnik górski, który był najpiękniejszy i przyjął mi się jako jedyny z pierwszych. Tutaj róże mocno obcięłam i tutaj widzę, że startują wieczorniki, bo one teraz właśnie w tym okresie jesiennym fajnie się rozrastają i rozmnażają i są widoczne. Zima im nie straszna, więc jak śnieg je przysypie czy przyjdą mrozy, to one nie przymarzną, bo są niesamowicie wytrzymałe, więc nawet nie trzeba ich okrywać. Ale no tak, to są akurat rośliny, które bym wykopała i przeniosła. Tym bardziej, chociaż wiecie, to są teoretycznie rośliny dwuletnie, ale u mnie one co roku kwitną, więc ja tutaj, jak dla mnie, raczej wieloletnie. No i tutaj jeszcze ten bluszcz też zaczął pięknie wspinać się po tym drzewie, bo moim celem było to, żeby on poszedł bardzo wysoko i żeby też zrobiło się tutaj zielono, więc też jest ekstra. Efekt zamierzony prawie osiągnięty. Tak, tutaj zabieram ze sobą też te podpory wszystkie, bo one mi się przydadzą do hortensji. Dlatego też przestałam w pewnym momencie działać w ogrodzie, no bo też stwierdziłam, że to nie ma sensu, skoro mnie tutaj nie będzie, no to też wiecie, jaki jest sens, żeby tutaj działać. Obelisk ze sobą zabieram, ten drewniany. A i doniczki jeszcze mi tutaj zostały. Tutaj mamy też te kompostowniki, no to one są do złożenia i też do zabrania. Także słuchajcie, żegnam się z tym ogrodem. Było pięknie. Było momentami naprawdę fantastycznie. I sprawiało mi to ogromną radość, ale myślę, że stworzę kolejny, jeszcze piękniejszy ogród, który, tak jak powiedziałam, będzie przytulny, będzie taki mój, totalnie mój. Więc to wszystko w swoim czasie na pewno. Jestem przekonana, że jeszcze jeden ogród taki pełny kwiatów, kolorów, klimatyczny stworzę.
Być może on nie będzie już tak duży i tak wielki jak ten, ale będzie to na taką skalę, kiedy ja będę mogła w stanie go ogarnąć, bo ja tego ogrodu nie byłabym w stanie ogarnąć sama, więc no, myślę, że wszystko w swoim czasie i na miarę moich potrzeb. Myślę, że stworzę kolejny piękny, przytulny, pełny kwiatów i kolorów ogród i wierzę, że tak będzie, natomiast wszystko w swoim czasie, na pewno to się wydarzy. Ja już to, tak jak mówię, przeprocesowałam, przeżyłam i pogodziłam się z tym i wierzę, że będzie jeszcze dobrze, że będzie jeszcze i nawet może i lepiej, no bo wiecie, zmiany to nie znaczy, że jeśli nadchodzą zmiany, to nie znaczy, że będzie gorzej, bo oczywiście może być lepiej, tylko kwestia to jest tego, co siedzi w naszej głowie. Dobra, mam jeszcze chwilę czasu, więc pokażę Wam, jakie paczki do mnie spłynęły. W sumie już takie świąteczne prezenty. I nowe filmy, nowe tematy pojawią się, myślę, już w nowym miejscu. Też tematy makijażowe, kosmetyczne. Planuję zrobić makijaż, nawet nie wiem, czy przed Sylwestrem albo w Sylwestra, w nowym miejscu, zedytować to dla Was i puścić jeszcze na ten stary rok. Tak, także tematy będą różne. Więc przejdźmy sobie, słuchajcie, do paczek. Tutaj dostałam od Basic Lab taką maleńką przesyłkę z bombką na choinkę. Co prawda choinka u mnie w tym roku jest bardzo biedna, bo jest malutka, ale małą choinkę byłam w stanie unieść i przytaśtać tutaj do domu. Ubrałam ją w lampki z kablem o długości 50 metrów. Więc przyjemna rzecz, bardzo dziękuję. Myślę, że zawieszę na przyszły rok. W przyszłym roku gdzieś ją sobie, tą bombkę schowam, bo wygląda to uroczo. Słuchajcie, mam przesyłkę od Minty Shop i to, co może Was zainteresować, to słuchajcie, kod rabatowy na hasło Aleandra14. Przygotowaliśmy specjalny kod dla Twoich obserwatorów, natomiast nie wiem, jak duży to jest procent rabatu i nie wiem, do kiedy ten kod jest ważny. W każdym razie możecie sobie, jeśli kupujecie kosmetyki w Minty Shop, cokolwiek, to spróbujcie sobie wpisać ten kod Aleandra14, to może coś tam będzie taniej. A jeśli chodzi o produkty, to mamy, cóż my tutaj mamy? Mamy balsam, którego miałam już okazję używać, Herbus. Piękne, eleganckie, nawet bym powiedziała takie luksusowe opakowanie. Balsam, który fantastycznie się wchłania i zostawia skórę nawilżoną i elastyczną. Jest bardzo przyjemny, równie dobrze, bardzo dobrze mi się sprawdza również krem do stóp oraz do rąk. No i też bardzo ładnie to pachnie. Mamy gumki do włosów, zdecydowanie mi się przydadzą, bo ja lubię takich używać. Nawet ta bordowa jest ładna, bardzo ładna. To jest marka Almania. Cóż to jest? Apolka, kosmetyki profesjonalne, balsam do ust. O, coś takiego to ja lubię. Do nawilżania. Słoiczek. Odkręcamy. Tutaj mamy zabezpieczenie. Okej, ale to jest tłuste. Tłuste, gęste i lekko lepkie. Dobra, nie wiem jak pachnie, bo i tak mam katar, więc nie czuję. Ale tak, mamy balsam do ust. Takie rzeczy lubię do nawilżania. I tutaj mamy świeczkę, więc postawię też gdzieś na stole albo w kuchni i będę ocieplać swoje nowe wnętrze, więc to jedzie ze mną. A to jest marka Winter Nakomi i to jest wersja Winter Whispers, więc idealnie na styczeń i luty. It smells like a snowy forest. A, idealnie. I tutaj mamy jeszcze coś, to jest regenerujący krem do rąk. Krem do bardzo suchej skóry rąk. Hagi. I tutaj mamy paczkę od Samarite.
I tutaj jest peeling. Peeling do twarzy. Ładne opakowanie, ale to już jest opakowane. Ja nie mogę. Ktoś do mnie dzwoni. To jest peeling do twarzy Samarita. Z tego co pamiętam, on jest dosyć drogi, bo chyba kosztuje 200 zł. Natomiast jest to opisane, że rezultat możemy osiągnąć jak po zabiegu estetycznym. To jest peeling 3 w 1. I mamy tutaj zawarte 4 kwasy AHA, mikrokryształki oraz antyoksydanty. Peeling natychmiastowo oczyszcza, jego pielęgnacyjne działanie jest widoczne jeszcze długo po użyciu. Skóra sucha, wrażliwa, mieszana, problematyczna oraz dojrzała z przybarwieniami. Tak, piękne opakowanie, takie idealne na prezent, ładnie to wygląda. Więc mamy to i słuchajcie, przepiękna, fantastyczna paczka od Eveline. Więc już tutaj zmienimy trochę kadr, pokażę Wam to od tej drugiej strony. Tak, dotarły do mnie takie fantastyczne nowości. Tutaj mamy serię Varieté. I tutaj widzę, że mamy tusz do rzęs w odcieniu brązowym oraz czarnym. Tutaj chyba mamy eyelinery, konturówki, to nie wiem co to jest, pomadka, puder, rozświetlacze. I tutaj jest jedno pudełko, a tutaj mamy Your Skin Wonder Match linia. I tutaj mamy pomadki, które już znam i one są bardzo fajne. Tutaj mamy zestawy do konturowania. Tutaj widzę, jest rozświetlacz w płynie. I tutaj jest serum primer w 3 w 1. Serum baza pod makijaż z SPF 20. I ostatnia paczka, która chyba najbardziej mnie tutaj interesuje. I tutaj jest linia Choco Glamour. I tutaj nie miałam okazji jeszcze nic testować, a mamy tutaj odżywczo nawilżający balsam, serum do ust, maseczka do ust. Tutaj jest, co to jest, cień do powiek, który chyba zrobił się popularny chyba na YouTubie oraz na Instagramie i często gdzieś tam widzę go u kogoś. Mam tutaj odcień 01 Moon Sparkle, więc słuchajcie, na pewno zrobimy makijaż, z przyjemnością go użyję, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj mamy kremowe bronzery i tutaj, co to jest, 01 i 02. Muszę to otworzyć. Ale ekstra to wygląda. Tutaj mamy chyba cieplejszy odcień, czyli coś dla mnie, a tutaj chyba będzie wersja chłodniejsza do konturowania. Ale odcienie wyglądają pięknie, więc też na pewno to wykorzystamy do konturowania buzi. I tutaj mamy chyba jakieś pomadki winylowe do ust. I też bardzo ładne odcienie, takie nudziakowe, więc też wykorzystamy. Ekstra. Niedługo zrobimy makijaż, coś na Sylwestra na pewno. W sumie to jeszcze tak wpadłam na pomysł, że te oliwki czym prędzej będę musiała przesadzić do doniczek, więc muszę coś za chwilę znaleźć, bo one też jadą ze mną. Ja tych donic drewnianych ze sobą zabierać nie będę, dlatego że one są strasznie ciężkie, nieporęczne, no i w ogóle są proporcjonalnie też za duże do tych oliwek, przynajmniej na ten moment, więc no muszę je przesadzić, dlatego że za jakiś czas przyjedzie ekipa od przeprowadzki, no i w sumie muszę im wszystko przygotować i dobrze by było, żeby i te oliwki mi przetransportowali, bo ja sama tego dźwigać nie będę. Jeszcze liście się trzymają, pomimo tego, że są w ciepłym miejscu. Nawet im te liście nie odpadają, więc jest dobrze, chociaż o, coś tutaj leci. Ale nie, jeszcze jest ok. Ciekawe, po jakim czasie liście odpadają. Nic, będę musiała odgarnąć przede wszystkim te kamienie.
Udało mi się wyciągnąć oliwki z tych dużych donic. Całe szczęście przy użyciu łopaty. Łopatą podważyłam z każdej strony i tym sposobem udało mi się w sumie w miarę lekko je przesadzić do tych doniczek. Całe szczęście te doniczki są idealne. One są akurat plastikowe. Proporcjonalnie idealnie wyglądają. Też są bardzo lekkie, więc przeniesienie tych oliwek nie będzie stanowiło żadnego problemu. Także podoba mi się, tylko będę musiała tutaj dosypać więcej ziemi, więc wybiorę sobie może mniejszą łopatką z tych donic. Tutaj uzupełnię braki, uzupełnię ziemią naokoło i będzie dobrze. Akurat te donice nie mają odpływu, więc będę musiała tutaj zdecydowanie kontrolować ilość wody. I tak, będę je trzymała w mieszkaniu wewnątrz, natomiast latem, na wiosnę już, jak się zrobi cieplej, to wystawię na balkon, bo tam będę mieć balkon od strony południowo-zachodniej, więc trochę słońca będą miały i myślę, że tam będzie im dobrze. No, wszystko w swoim czasie Wam pokażę, więc, ale oliwki będą pięknie się prezentowały, także oczywiście to są chyba jedyne rośliny, jakie ze sobą zabieram, przynajmniej na ten moment, ale myślę, że na balkonie, balkon sobie jakoś zorganizujemy, jakieś kwiatki się pojawią, zobaczymy, co się uda zrobić, ale tak, te doniczki pasują idealnie, to jest gitas.